Coraz więcej osób na Ziemi twierdzi, że było świadkami niezwykłych zjawisk. Z reguły najczęściej w tych relacjach powtarza się zdanie: widziałam to coś na niebie. Często dotyczy to oczywiście niezidentyfikowanych obiektów latających, czyli UFO, które czasami łączy się z kosmitami, a często również z podróżnikami w czasie. Jednak raz na jakiś czas na niebie jakiś człowiek ujrzy coś bardziej szokującego niż UFO, a mianowicie niezwykłe istoty. Ostatnio w internecie krąży kolejne nagranie, które wzbudziło sporo kontrowersji. Najprawdopodobniej zostało ono stworzone w jakimś mieście we Francji. Na filmiku widać dziwną, zakapturzoną postać, która bardzo kojarzy się ze zjawami z filmów lub bajek. Co najbardziej przerażające, w pewnej chwili pojawiają się nawet błyskawice i może to wyglądać, jakby ta istota je przywołała. Jeśli chodzi o komentarze internautów, to najczęściej pojawiają się głosy, iż jest to Jezus lub hologram. Nie brakuje też przypuszczeń, iż może być to pogański bóg błyskawic. Oczywiście nie można mieć pewności, czy nie jest to po prostu jakaś przeróbka. A wy co o tym sądzicie? Kim jest ten byt, który ukazał się na niebie?